Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym tutorialem makijażowym. Tylko że będzie to tutorial halloweenowy. Przygotowałam dzisiaj dla Was wersję halloweenową Nieżyjąca Panna Młoda. Będę używała takiego markera, to jest taki mazak watercolor, więc zmywa się. Pierwsze co robimy, to takie koła będziemy rysować dookoła swoich oczu, łącznie z brwiami. Więc zaczynamy. Następny krok to czarna farbka, którą będziemy właśnie wypełniali środek tego różowego kółeczka. I teraz będziemy rysować tak jakby taki kwiatek dookoła. Będziemy malowali nos znowu na czarno. Teraz używamy tego cienkiego pędzelka i znowu po raz kolejny będę używała czarnej farby. Prezentuje się efekt końcowy, mam nadzieję, że podoba Wam się. Makijaż jest naprawdę bardzo prosty i przyjemny w wykonaniu, więc polecam Wam, jeżeli nie macie jakiegoś pomysłu. Ja Wam dziękuję za dzisiejszy poświęcony czas, no i do zobaczenia już niebawem w kolejnym odcinku. Buziaki!